Była ciemna noc, kiedy wyszliśmy na spacer. Nagle jasne, białe światło rozbłysło z torów kolejowych. Zbliżało się coraz bardziej, aż dotarło do lasu i zniknęło w oddali. Ta historia opowiadana przez setki świadków brzmi całkiem zwyczajnie, dopóki nie odkryjecie, że te tory są już od dawna wyrwane i porzucone. Ostatni pociąg, który mógł być źródłem tego światła, odjechał wiele lat temu. Duch tajemniczego pociągu stał się główną atrakcją St. Louis, małego miasteczka w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan. Żyje tam zaledwie około 400 osób, a setki przyjeżdżają, by zobaczyć światło. Wspomniano o nim w książkach, w sieci i programach telewizyjnych, takich jak Niewyjaśnione tajemnice. Przez dekady nikt nie potrafił wyjaśnić tej zagadki. Niektórzy ludzie widzieli białe światło, a inni mówili, że czerwone. Miejska legenda głosiła, że czerwone światło to lampion trzymany przez ducha konduktora, który pewnej nocy stracił życie, badając tory. Naukowcom nie udało się obalić obydwu teorii związanych z duchami. Wtedy dwójka licealistek z północnej części Saskatchewan postanowiła to sprawdzić. Po raz pierwszy zobaczyły pociąg widmo podczas podróży do St. Louis. Jedna z dziewczyn twierdziła, że musiały to być światła samochodu, ale potrzebowała na to dowodu. Razem z przyjaciółką postanowiła znaleźć odpowiedź i uczynić z tego projekt badawczy na targi naukowe. Odbyły kilka wycieczek terenowych do St. Louis w celach badawczych. Młode łowczynie duchów używały szczegółowej mapy, kompasu, a nawet GPS-u, co było rzadkie w 2001 roku. Dziewczyny znalazły lokalizację, w której najlepiej było widać światła ducha. Następnie narysowały prostą linię na mapie do miejsca, z którego dochodziło światło i zaznaczyły wszystkie drogi w pobliżu tej linii. Ojciec jednej z dziewczyn zgodził się im pomóc. Parkował samochód w kilku miejscach blisko linii i włączał reflektory. Dziewczyny ich nie widziały, gdyż wszystkie miejsca wydawały się być zbyt daleko. W końcu znalazły krótki odcinek autostrady na szczycie wzgórza. Przez 20 minut tata włączał i wyłączał światła. Za każdym razem, kiedy reflektory się włączały, dziewczyny mogły zobaczyć pociąg widmo. Kiedy samochód stawał tyłem, widziały też czerwone światło. To miejsce było dość daleko od torów, więc można było to zaobserwować dzięki dyfrakcji. Światło przechodziło przez małe otwory między drzewami i robiło się większe. Bystre dziewczyny otrzymały za swój projekt złote medale na targach naukowych. 10 lat później podobna historia miała miejsce w Anson w stanie Teksas. Każdej nocy lokalni mieszkańcy widzieli zagadkowe światło w jednym miejscu autostrady. Nazwali to światłem Anson i wierzyli, że przedstawia matkę z lampionem poszukującą syna, który zniknął dawno temu podczas burzy śnieżnej. Jego matka wyszła, by go szukać, ale nigdy nie wróciła. Kilku uczniów nie wierzyło w tę piękną historyjkę i postanowiło znaleźć źródło światła za pomocą iPhone'ów. Korzystając z map Google, podążali polną drogą do autostrady, która ich zdaniem była źródłem światła. W połowie drogi stało się jasne, że blask pochodził z samochodów, a nie od matki z lampionem. Zabawa w łowce duchów z przyjaciółmi w obcym miejscu jest łatwa, ale co jeśli macie ducha we własnym domu? To przydarzyło się rodzinie, która w roku 1921 przeprowadziła się do pewnego starego domu. Budynek był wielki, oświetlony lampami gazowymi, bez elektryczności i z wieloma korytarzami. Typowy, nawiedzony dom z filmów. Pewnego ranka kobieta znana jako pani H, będąc sama w domu, usłyszała kroki nad jej głową. Pobiegła na górę schodami i zastała pusty pokój. Sprawdziła inne pomieszczenia, a także wyższe piętro. Wszędzie było pusto. Nocą, kiedy była w łóżku, zaczęła słyszeć dziwne dźwięki. Brzmiały, jakby ktoś przestawiał meble i porcelanę oraz cicho wzdychał. Cokolwiek nawiedzało rodzinę, stawało się coraz bardziej odważne. Prześladowało ich w holach. Wydawało się, że to coś szuka z nimi kontaktu. Jedno z dzieci pani H przybiegło do jej pokoju i zapytało, dlaczego je zawołała. Powiedziała, że musiał to być wiatr, ale dziecko było pewne, że to był czyjś głos. W tym domu rośliny nie żyły długo. W końcu wydarzyła się najstraszniejsza rzecz. Pewnej nocy pani H obudziła się i zobaczyła kobietę oraz mężczyznę w jej pokoju. Musiała jakoś to wszystko powstrzymać, więc poprosiła o pomoc swojego szwagra. Zbadał on sprawę i stwierdził, że może to być wina wycieku tlenku węgla. Ten bezbarwny, bezwonny i bezsmakowy gaz wywoływał podobne wizje u innych ludzi.
Kiedy sprawdzili gaz, odkryli, że pochodzi on z pieca i dostaje się do domu zamiast ulatywać przez komin. Wywoływał on u rodziny bóle i zawroty głowy, halucynacje oraz inne nieprzyjemne objawy. Niektóre duchy zostawiają za sobą odciski palców, a przynajmniej tak twierdzi legenda z San Antonio. Według niej w 1938 roku autobus szkolny przebijał się przez ciężką burzę śnieżną i utknął na torach kolejowych. Kiedy załoga pociągu zauważyła autobus, zrobiła wszystko, by się zatrzymać, ale uniknięcie kolizji było niemożliwe. Żaden z pasażerów autobusu nie przetrwał tego wypadku. Od tamtego momentu duchy tych ludzi chronią innych przed takim samym losem. Setki ludzi odwiedziło to miejsce, żeby poigrać trochę z przeznaczeniem. Zostawiają samochód na luzie na tak zwanych torach duchów, aby te przybyły im z pomocą. Niektórzy posypują samochód pudrem dla dzieci, by zebrać odciski palców jako dowód. Gdy wysiadają z samochodu, naprawdę je widzą. Okazało się, że na to też istnieje logiczne wyjaśnienie. Na torach jest wzniesienie, więc kiedy samochód się poruszy, puder ujawni wasze odciski palców. Oryginalna historia, która była inspiracją dla tej legendy, nawet nie wydarzyła się w San Antonio, lecz w Salt Lake City w stanie Utah. Coś niewytłumaczalnego wydarzyło się w kampusie Uniwersytetu Coventry w Anglii. Ktokolwiek odwiedził 14-wieczną piwnicę, uciekał z niej w popłochu. Mówią, że widziano tam ducha kobiety. Jeden ze szkolnych wykładowców, który był także łowcą duchów na pół etatu, postanowił wyjaśnić tę tajemnicę. Pracował w swoim laboratorium, kiedy poczuł obecność kogoś innego. Był na tyle odważny, by przeszukać piwnicę i znaleźć przyczynę tego całego szaleństwa, które nazywał częstotliwością strachu. Poziomy częstotliwości dźwięków piwnicy były tak wysokie, że powodowały u ludzi widzenie iluzji optycznych, poczucie niepokoju i dreszczy. Podobny efekt wywołuje dźwięk kieliszka, po którym ktoś przesuwa mokrym palcem. Mała wioska Kałaczi w Kazachstanie stała się siedliskiem niecodziennej, tajemniczej choroby, znanej jako epidemia snu. Pierwsi mieszkańcy zetknęli się z chorobą w 2013 roku. Żyli sobie normalnie, jeździli na rowerach, chodzili do pracy i rozmawiali z przyjaciółmi, kiedy nagle zapadali w sen. Przypadki wyglądały podobnie, niewyraźna mowa, oszołomienie i nagle bum! Niektórzy budzili się po 6 dniach głośnego chrapania. Po wszystkim niczego nie pamiętali i odczuwali osłabienie oraz bóle głowy. Choroba podobna do syndromu śpiącej królewny objawiała się u ludzi w różnym wieku, włączając w to dzieci, a nawet kota o imieniu Markis. Opiekun kota powiedział, że jego pupil zaczął atakować ściany, meble i psa. Następnie zapadł w sen i chrapał jak człowiek przez wiele godzin. Przez 3 lata epidemia snu dotknęła ponad 150 osób. Lekarze i eksperci od zaburzeń snu nie potrafili znaleźć rozwiązania. Wielu ludzi obarczało winą możliwe promieniowanie z pobliskich kopalni uranu. Lekarze z Kazachstanu zbadali ponad 7 tysięcy domów, ale nie wykryli aż tak wysokiego poziomu promieniowania. Sprawdzili też źródła wody pod kątem obecności metali ciężkich i bakterii. Tam także wszystko było w porządku. Wtedy szef kopalni uranu zasugerował, że gaz może ulatniać się przez glebę. Naukowcy zbadali tę teorię i okazało się, że jest prawdziwa. Niebezpieczny gaz dostawał się do powietrza i pochłaniał zawartość tlenu, powodując zasypianie ludzi. Kiedy zagadka epidemii snu została rozwiązana, rodziny zaczęły wyprowadzać się z tego miejsca jedna po drugiej.